Drodzy, kochani, umiłowani oglądacze, ja wiem, że to nie jest wcale proste, nie tylko dla was oglądać mnie, ale tym bardziej dla mnie mówić do was i mówić wam prawdę, może nie całą prawdę, ale za to szczerą prawdę. Całej prawdy się nie da powiedzieć, bo cała prawda nigdy prawdziwa nie jest. Każda prawda jest względna, a więc całej prawdy się nie da powiedzieć. Natomiast dowiedziałem się niedawno, że moje filmiki są bardzo trudne w odbiorze i niektórzy nie są w stanie ich oglądać, ponieważ są zbyt prawdziwe. I skoro w tych filmikach jest za dużo prawdy, to one są bardziej przerażające od horrorów i są trudniejsze do przyjęcia niż lekcja matematyki. I dlatego proponuję, żeby oglądać moje filmiki z przesłoniętym jednym okiem, najlepiej prawym, lub z przymrużeniem oka. Będzie wam łatwiej zrozumieć, że to, co mówię, może być całkiem przydatne w waszym życiu. I jeżeli przedstawiam wam jakąś prawdę o życiu, to jest to na tyle bezpieczne, jak horror oglądany w telewizji. Nie jest to groźne. Natomiast groźne jest, jeżeli ty wejdziesz w akcję tego horroru i będziesz chciał tak samo się zachować jak bohater horroru. Dlatego proponuję oglądać moje filmiki dwa razy z przymrużeniem oka albo po dobrej herbatce z cytryną, kiedy ten świat wydaje się przyjemniejszy. I jeżeli skorzystasz z 103 filmiku, to i tak, kochany, to i tak, kochana, będziesz o 3 kroki do przodu przed tymi, którzy nie włączyli tych filmików, bo się bali, że je zrozumieją. A to nie jest takie proste.